odpuść, a magia się stanie, to zdanie, które może wydawać się nieco mistyczne, ale w rzeczywistości ma silne podstawy w psychologii i nauce o ludzkim umyśle. Odnosi się do procesu, w którym uwolnienie się od kontroli nad pewnymi sprawami prowadzi do poczucia ulgi, zmniejszenia napięcia i większej otwartości na nowe, lepsze rozwiązania. W praktyce codziennej odpuszczanie jest kluczowym elementem równowagi emocjonalnej, ponieważ próba nadmiernej kontroli lub trzymania się sztywno określonych oczekiwań może prowadzić do stresu, frustracji i niepokoju. W kontekście psychologicznym, odpuszczanie wiąże się z umiejętnością akceptacji tego, co nie zależy od nas. Badania pokazują, że osoby, które mają skłonność do przywiązywania się do sztywnych planów i szczegółowych scenariuszy, częściej doświadczają stresu oraz lęku, szczególnie gdy sytuacja odbiega od ich oczekiwań. Przykładem może być sytuacja, kiedy w pracy podejmujemy się nowego projektu, ale okoliczności się zmieniają, odchodzą kluczowi pracownicy, budżet jest ograniczony, a mimo to staramy się uparcie realizować pierwotne założenia. Taki rodzaj sztywności prowadzi do zablokowania twórczego myślenia, ogranicza zdolność dostosowania się i zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego. Psychologia mówi, że odpuszczenie daje przestrzeń na refleksję i poszukiwanie alternatywnych, bardziej elastycznych rozwiązań. Mechanizm odpuszczenia wspiera również większy spokój emocjonalny, ponieważ nasze mózgi naturalnie dążą do unikania niepewności. Kiedy nie mamy kontroli nad czymś, zaczynamy odczuwać niepokój. Jednak jeśli świadomie zdecydujemy się zaakceptować sytuację i przestaniemy nadmiernie się nią przejmować, wówczas nasz układ nerwowy zaczyna się odprężać. Badania nad neuroplastycznością mózgu sugerują, że regularne praktykowanie odpuszczania może zmieniać wzorce myślowe na bardziej elastyczne, co z kolei poprawia samopoczucie i zdolność do adaptacji. W praktyce życiowej oznacza to, że kiedy odpuszczamy w pracy, w związkach czy wobec oczekiwań, jakie mamy wobec siebie, zaczynamy widzieć nowe możliwości i rozwiązania, które wcześniej wydawały się niedostępne. Nasz umysł jest bardziej otwarty i przyciąga do siebie pomysły, które można określić jako magiczne, ponieważ zdarzają się w momentach, gdy najmniej ich oczekujemy. W codziennym życiu przeciętnego człowieka często pojawiają się sytuacje, w których nadmierne dążenie do kontroli wywołuje napięcie. Na przykład, ktoś może próbować za wszelką cenę zmusić siebie do wykonania zadania w określonym czasie, a im bardziej próbuje, tym bardziej traci energię i motywację. Zamiast tego, gdyby osoba ta dała sobie czas na przerwę i pozwoliła sobie na chwilę odpoczynku, mogłaby wrócić do zadania z nową perspektywą i siłą. To właśnie odpuszczenie pozwala umysłowi odpocząć i przetworzyć informacje w sposób, który staje się bardziej efektywny. Magia, która ma się wydarzyć, gdy odpuszczamy, to nic innego jak naturalny efekt pracy naszej psychiki i organizmu w bardziej harmonijny sposób. Odpuszczając kontrolę nad wszystkim, co nas obciąża, zyskujemy przestrzeń do regeneracji i odpoczynku. Badania nad stresem pokazują, że osoby, które potrafią świadomie odpuścić, szybciej regenerują siły, rzadziej cierpią na bezsenność oraz doświadczają poprawy nastroju. Stres ma realny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Przewlekły stres może prowadzić do osłabienia odporności, problemów z układem krążenia i zaburzeń lękowych. Odpuszczenie, zamiast trzymania się kontrolujących wzorców myślowych, pozwala zapobiegać wielu z tych dolegliwości. Kiedy przeciętny człowiek słyszy odpuść, a magia się stanie, może wydawać się to czymś niewykonalnym, ponieważ często wiąże się to z poczuciem rezygnacji. Jednak w rzeczywistości jest to proces przywracania kontroli nad sobą, a nie nad wszystkim dookoła. Oznacza to umiejętność selektywnej rezygnacji z tych obszarów, które nie zależą od nas i na które nie mamy wpływu, na rzecz większego zaangażowania w te, które możemy kształtować i na które mamy wpływ.